Niedawno na kanale Alexa Kistera pojawił się nowy odcinek Mandela, Katalog. Dowiadujemy się w nim, co stało się tak naprawdę z Adamem, gdzie jest teraz Sara i Evelyn, a także odkryliśmy dzięki niemu sekretny drugi kanał serii, który dotąd nie był nikomu znany. A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami Mandela Catalyst. Katalizator Mandeli, bo tak nazywa się ten krótki film, rozpoczyna się nagraniem z wiadomości, z incydentu z kanału trzeciego z roku 2009. Jest to ponoć jedyne ocalałe nagranie. Telewizyjna prezenterka z ocenzurowaną twarzą tłumaczy widzom, że ciało lokalnego sprzedawcy elektroniki znaleziono pod kościołem świętego Gabriela, na granicy hrabstw Mandela i Werksha. Reporter z miejsca zdarzenia mówi, że około północy okoliczni mieszkańcy usłyszeli krzyk mężczyzny dobiegający z parkingu kościoła. Reporter twierdzi, że to jedna z większych tragedii, jakie spotkało Mandelę w ostatnim czasie. Tuż po tych słowach nagranie zniekształca się, jakby chcąc nam przypomnieć, że w rzeczywistości mamy o wiele większe problemy niż śmierć Dave'a Lee. Na ekranie telewizora pojawia się twarz bez oczu, ust ani nosa. Byt alternatywny, przenoszący się do naszego świata. Sekundę później widzimy zestaw trzech kombinacji znaków. Po wpisaniu ich po kolei w URL YouTube'a otrzymamy kolejny film, jednak dojdziemy do tego po omówieniu tego materiału. Pasek informacyjny wiadomości głosi: koniec z uciekaniem. A po chwili wracamy pod kościół świętego Gabriela, gdzie reporter dokończa opis sceny. Jeśli dobrze rozumiem, incydentem z kanału trzeciego było to pojawienie się alternata na ekranie i potencjalne zarażenie wszystkich oglądających wiadomości. Oznacza to tylko, że poszerzają one swój wpływ na pobliskie hrabstwa, nie tylko Mandelę. Następna scena to rozmowa Sary Heathcliff, siostry Marka, założycielki paranormalnego zrzeszenia Bythorn i Evelyn Miller, byłej dziewczyny Adama, teraz pracującej w policji Mandela. Ostatni raz widzieliśmy ją w scenie na komisariacie policji, gdzie została pochwycona przez kogoś. Nadal nie wiemy, kto to był, więc mamy tak naprawdę dwie opcje. Opcja A. Evelyn została uratowana z komisariatu przez prawdziwego Thatchera Davisa, policjanta, który ją tam zaprosił. I wszystko z nią w porządku. Albo opcja B. Evelyn nie żyje, bo została zabita przez alternata i teraz się ktoś pod nią podszywa. Opcja B wydaje się być całkiem prawdopodobna, zważając na ten uśmieszek i wykrzykniki w wiadomości Evelyn. Nikt normalnie nie kończy w taki sposób zdań. Tym bardziej Evelyn. Dziewczyny dawno ze sobą nie rozmawiały i Sara próbuje się teraz odezwać do Ewy z zapytaniem, czy wie, co się dzieje z Adamem. Nie gadali ze sobą od tygodni, to już wiemy, więc żadna z nich nie ma pojęcia o tym, co się z nim dzieje. Obie się martwią, a Evelyn pyta Sary, czy przy niej też zachowywał się dziwnie. Ta nie odpowiada i przenosimy się do kolejnej sceny. Jesteśmy w czyimś domu. Nazwa nagrania to IMG-003 MOV. Słyszymy Adam? Głos Evelyn, wołający Adama. Z ciemności chłopak odpowiada, żeby do niego podeszła, bo chce jej coś pokazać. Słyszymy dźwięki na kształt radia policyjnego. Gdy dziewczyna zapala światło, za drzwiami widzimy postać alternata Preachera. Evelyn krzyczy przerażona. Zapalając światło, widzi, że potwór zniknął. Wydaje mi się, że on chciał ją jakoś do siebie zwabić, używając głosu Adama i potem jakichś randomowych efektów dźwiękowych, ale coś mu nie wyszło, więc wyskoczył przez okno ze wstydu. Mało co wniosła ta scena, ale okej, niech będzie. Kolejna scena to audio z kamery w Bythorn Hospital, które wypłynęło do publiki. Słyszymy w nim wnioski z autopsji Dave'a Lee. Gdy służby dojechały na miejsce, mężczyzna był już martwy. Zmarł około północy. Nie posiadał gałek ocznych. Co jest w sumie zabawne, bo Dave nigdy nie pokazywał się bez okularów przeciwsłonecznych, więc równie dobrze mógł być niewidomy przez całą serię i nie mieć gałek ocznych od początku i bym uwierzył w to w 100%. Mam wrażenie, że gdyby zdjął okulary, to pod nimi miałby po prostu drugie takie same.
Oczu w każdym razie nigdzie nie znaleziono. Rozcinając mężczyznę, jedna z pielęgniarek odkrywa coś dziwnego. Nie wiemy co dokładnie, ale jedyny komentarz, który słyszymy na ten temat to... Jakiś czas później rozmowa schodzi na temat jakiegoś miejsca, zakładam, że kościoła świętego Gabriela. Jedna z kobiet mówi, że zapomniała, że on w ogóle istnieje. Druga, że raczej nie ma co o tym mówić i że to dziwne, że ludzie tam w ogóle byli, szczególnie dziennikarze. Wspominają incydent na kanale trzecim. W domyśle jedna z pielęgniarek mówi, że ostatni raz słyszała o alternatach, kiedy migrowały do Werkszy. A przynajmniej wydaje mi się, że wspomina o alternatach. Ale sposób, w jaki ten dialog został napisany i jak został przeprowadzony, pokazuje znowu bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, ludzie w sumie przyzwyczaili się do alternatów i zagrożenia, jakie stanowią. A przynajmniej to wynika z tej rozmowy. W następnej scenie widzimy Gabriela, chillującego na dachu domu naszego ukochanego Thatchera Davisa. Tym razem na szczęście nie ma aktora głosowego, a widzimy jedynie czerwone napisy na niebie, na wzór tych z odcinka Overthrown. Obudź się, Thatcher. Czy słyszysz mnie? Jestem twoją intuicją. Czy słyszysz krzyki? Idź i zobacz. Czyli w sumie z Thatcherem nic nowego, nic ciekawego. Widzimy nagranie z wewnątrz auta, jadącego drogą przez hrabstwo Werksza. Autem tym jest van BPS. Investigations done for cheap, czyli śledztwa za grosze. Czyżby Sara wybierała się na poszukiwania nowych duchów? Nie, no nie. Przecież wiemy, że ona nie wychodzi na akcje w terenie. Musi w takim razie jechać w odwiedziny do Adama. W końcu wiemy, że mieszka w Werkszy, bo tam chodził do szkoły. 16 stycznia 2009 roku. Sara wchodzi do mieszkania. Po drewnianej podłodze walają się puszki i inne śmieci. Przechodząc obok radia, włącza się ono samoistnie, przestraszając dziewczynę. Słyszymy dobiegający z niego głos. The fate of the jester. Chapter 1. As the boy lay there dormant, all of his humanity drained into a murky puddle. Milky eyes cut through the thick blackness of the bedroom. A spectator. He was no longer the hero of this story. Just a cog in the machine. Sara podchodzi do łóżka Adama. Chłopak leży tuż obok. Słyszymy krzyk, agonię. Agonię chłopaka, który krzyczy, żeby przyjaciółka go zabiła. Widzimy uśmiechniętą emotikonkę. I znowu krzyki. Adama, który zorientował się, kim jest naprawdę, czy może Sary, widzącej, co stało się z jej przyjacielem. Bo tak, teraz Adam w 100% jest już pewny, że jest alternatem. Nigdy tak naprawdę nie był człowiekiem, tylko uśpionym agentem przez ten cały czas. Jego krzyki agonii potęgowane są przez to, że najpewniej próbował popełnić samobójstwo. Na ziemi widzimy butelkę po wybielaczu. Jego skóra najpewniej jest do reszty zniszczona. Jego człowieczeństwo topiło się w mętnej kałuży. Ale nie może umrzeć, bo nie jest człowiekiem. To cudne zakończenie, jakiego brakowało nam w tomie czwartym Mandeli. Gdyby tak zakończył się tom czwarty, to wybaczyłbym mu jego corniness. Ale ta sama corniness jest i w tym filmie. Ten ostatni fragment z lektorem był najmniej subtelną rzeczą, jaką słyszałem od dawna. Gość z radia dosłownie słowo po słowie wytłumaczył, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Jakbyśmy sami nie mogli się tego domyślić. Come on. To nie jest takie trudne naprawdę. Ja wiem, że ja robię dokładnie to samo w tych wszystkich filmach, ale ja jestem certyfikowanym doktorem do spraw internetowych, więc mi musicie wybaczyć. Plus ten zoom na końcu. Sorry, ja wychodzę.
Ogółem całość tego materiału ładnie dopina historię z poprzedniego odcinka, dając nam w miarę satysfakcjonujący przerywnik w całej historii. Evelyn nawiedzana jest przez głosiciela, Thatcher przez Gabriela, a Sara odkryła Adama, nie będącego dla nas już bohaterem historii, a jednym z wrogów, który przez ten cały czas służył jako wabik, aby inni mogli umierać. Ale to oczywiście nie jest koniec. Gdy przepiszemy odpowiednio fragmenty linku do paska URL na YouTubie, trafimy na film na zupełnie innym kanale niż Alexa Kistera. Kanał ten nazywa się Genesis Apocryphion, czyli apokryf genezy, albo apokryf rodzaju. Może to sugerować, że wideo na tym kanale nie są kanoniczne, albo że jest to jak najbardziej kanoniczna wersja początku istnienia alternatów. Wybrany tag tego kanału to Allocating Damage, czyli anagram dla słów Mandela Catalog. Osobiście uważam, że ciekawym byłoby, gdyby ten kanał nie był bezpośrednio promowany z filmu Alexa i był tworzony osobno we własnym tempie, bo póki co nie oferuje on nam nic praktycznie. Plus, powiązanie z Alexem jest bardzo, bardzo, bardzo oczywiste. Baner ze sklepu Dave'a i filmy, w których mamy fragmenty The Beginner's Bible. No właśnie, filmy. Mamy aktualnie dwa filmy na kanale Apokryfu Rodzaju. Niestety, nie puszczę ich wam w całości, bo YouTube przywala się do wykorzystywania fragmentów Biblii początkującego i jest to przekomiczne w sumie, ale trudno. Oba filmy są zatytułowane pod tytułem danego odcinka Biblii początkującego. Kolejno Jezus się rodzi i Historia Wielkanocy z 1995 roku. Pierwszy materiał to nieanomalna wersja odcinka, na którego bazie powstało Overthrown. Jedyna różnica jest taka, że w paru momentach urywa się audio, gdy przemawia anioł Gabriel, a pod koniec powoli zwiększa się kontrast i znika nasycenie kolorów. W skrócie, najstraszniejsze w tym filmie jest to, że w komentarzach ktoś napisał: siema Pio. Autentycznie, tego się akurat naprawdę nie spodziewałem. Film o Wielkanocy jest odrobinę ciekawszy. Trwa 2 minuty i oglądamy w nim całkiem zwyczajną historię zmartwychwstania Jezusa, z paroma różnicami. Żołnierze pilnujący grobu spostrzegają pod drzewem Gabriela. Naszego Gabriela oczywiście, a nie tego blond pięknisia. Gdy 3 Marie zbliżają się do grobu, obraz ponownie traci nasycenie kolorów, a w pustym grobie jedna z nich zostaje w zniekształcony sposób przemawiającego do niej Gabriela. Zamienia się ona w postać łudząco podobną do głosiciela, posłańca, a następnie wybiega z grobu i przekazuje dobrą nowinę dalej. Kobiety znikają. A jak część z was zapewne wie z Ewangelii, biegną one następnie do świętego Piotra i rozgłaszają Gabrielową nowinę całemu światu. Materiały te służą powtórzeniu jeszcze raz tego, co dotychczas byliśmy sobie w stanie ustalić. Mianowicie, że postawy religijne i religia sama w sobie jest ściśle powiązana z bytami alternatywnymi. Dostajemy fajny skrawek wizualizacji tego procesu i jednocześnie realną wersję zepsutych kaset z uniwersum Mandela Catalog. Ale nic poza tym. Jeden z komentarzy pod tym filmem teoretyzuje, że Adam jest Mandelowym odpowiednikiem Jezusa. Ta teoria pokrywa się w sumie bardzo ładnie z tym, że Adam i Johna mieli spędzić 3 noce u kobiety z kotem, a równo 3 dni po spotkaniu intrudera, 16 stycznia 2009 roku, w dniu zmartwychwstania, do jego grobu przychodzi Sara, aby ujrzeć jego ostateczną przemianę. Tutaj też w sumie ładnie wchodzi w grę symbolika imion postaci, bo Jezus w Biblii często porównany był do postaci Adama, określany nowym Adamem w listach Pawła Apostoła. Jezus i Adam pełnią tutaj rolę początku i końca, alfy i omegi, punktu początkowego grzechu i punktu, w którym zostaje on zgładzony przez poświęcenie Jezusa. Dlatego imię nadane Maryjowi jest jak najbardziej w punkt. Teraz tylko miejmy nadzieję, że nie przejdziemy zbyt szybko do Księgi Apokalipsy, proszę. Jeśli spodobał wam się ten materiał, zachęcam do zostawienia pod nim pozytywnej oceny i komentarza na temat waszych teorii co do dalszych losów katalogu Mandeli. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających i dla was, jeśli zostaliście tutaj do końca. Ja jestem Pio, to była Mandela Catalyst, do zobaczenia kiedyś.